Dzień dobry Państwu, kolejny wywiad. No dzisiaj ten wywiad nie będzie taki znowu prosty, bo rozmawiamy z zawodnikiem rodem ze Słowacji. To kolejny transfer do Radomiaka. Z nami jest Martin Klabnik. Cześć Martin. Dzień dobry. Cześć. Nie wiem, czy się dogadamy z Martinem, bo Martin mówi po słowacku przede wszystkim, więc Państwo będą mieli tutaj na dole napisy. Ja będę pytał po polsku. Martin trochę będzie, myślę, z tego rozumiał. Martin, pierwsze pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się grać w Polsce? Dlaczego przyjechałeś do Polski? Bo grałeś na Słowacji, grałeś w Czechach, a w Polsce jeszcze ci się to nie zdarzyło, więc skąd taki wybór? Tak, hral som na Slovensku, hral som v Česku a viem o Polsku, že to je veľmi kvalitná liga, okay, extra klasa, je to top a je to nejaký krok, ktorý by som chcel spraviť k tomu, aby som sa tam dostal a viem, že je tá liga kvalitná. Poviem ti tak, co słyszałeś wcześniej o Radomiaku? Przychodzisz tutaj do tego klubu, czy miałeś jakąś wiedzę, czy może coś, nie wiem, o kibicach słyszałeś, bo to takie chyba najbardziej rozpoznawalne, że mamy tutaj takich licznych i głośnych kibiców. Tak, o Radomiaku som nevedel moc, iba som si pozrel na internete a hlavne som videl, že majú perfektných super kibicov, tak na to sa teším veľmi. Ty jesteś taki wysoki chłopak, dosyć dobrze zbudowany. Powiedz, czy korzystasz z tego na boisku? Potrafisz z tego korzystać? Hej, okej, okay, to je postava, ale ja mám rád skôr technický futbal, ako ten silový. Dobra, jeszcze taką rzecz zaobserwowałem na twoim Facebooku, tak wszedłem, popatrzyłem trochę, to ty chyba jesteś fanem sportów walki, jakiś boks, MMA, Bellator, takie rzeczy, prawda? Tak, tak, to sa mi veľmi páči ten šport a veľmi rád chodím na tréningy, pretože mi to dáva veľmi veľa kondíciu a pomáha mi to. Dobra, Martin, no to co? Piątka. Dzięki. Powodzenia w Radomiaku. Zrób dobrą robotę. Martin Klabnik, nowy środkowy obrońca w zespole Radomiaka. Dziękuję.